Siemanko, jestem Lucek, witam was na odcinku z Forza Horizon 3, gdzie postaram się wam odpowiedzieć, czy warto w 2020 roku kupić Forza Horizon 3. Czy opłaca się to zrobić, czy jest to gra warta grzechu? I dzisiaj sprawdzimy sobie kilka rzeczy. Sprawdzimy, czy grają tutaj osoby online, czy można kogoś spotkać, czy jak już zrobimy wszystkie rzeczy w single player, to czy jeszcze parę graczy online będzie. Pokażę wam pokrótce dostęp do samochodów, jaki mamy, i opowiem wam o aktywnościach, jakie możemy wykonać, mniej więcej na ile czasu gra starcza. A także mam dla was dwie informacje, jedną dobrą, jedną złą. Jedną w sumie bardzo, bardzo dobrą. Dobra wiadomość jest taka, że Forza Horizon 3 wersja standardowa obecnie, jak nagrywam ten odcinek, kosztuje 36 zł na Windows Store. Nie wiem, jak jest na Xbox Store, ale na Windows Store, na grę na Windowsa możecie kupić sobie za 36 zł. Podejrzewam, że spora obniżka będzie też na Xboxie, także sprawdźcie to sobie. Wersja Ultimate, czyli ze wszystkimi dodatkami, ze wszystkim, co do tej gry wyszło, kosztuje 90 zł. Tak słyszałem. Musicie sobie to jeszcze dokładnie sprawdzić, ale wiem, bo na pewno sprawdzałem, że na PC-ta wersja standardowa kosztuje 36 zł. To jest ta dobra wiadomość, którą chciałem wam przekazać. Druga wiadomość, ta zła, czekałem, aż potwierdzi się oficjalna informacja na ten temat, ale okazuje się, że gra zostanie wycofana z dystrybucji cyfrowej po 27 września, czyli po 27 września nie przybędzie ani jeden nowy gracz z dystrybucji cyfrowej. Jeśli ktoś kupi sobie wersję pudełkową tej gry, to jeszcze będzie mógł w nią sobie grać, pobrać, chyba pobrać, takie mam nadzieję, nie, no pobrać będzie można ją, jak najbardziej. Ale nie będzie jej można kupić w dystrybucji cyfrowej, więc także wsparcie dla tej gry się kończy, chociaż już od jakiegoś czasu nie było żadnego update'u, o tym też warto chyba wspomnieć, że nie pojawiły się nowe samochody, ani nic takiego, dlatego że już od jakiegoś czasu mamy Forza Horizon 4. Nie chcę tutaj stworzyć takiego filmu, gdzie będziemy bardzo jakoś porównywać Forza Horizon 4 do trójki, bo no jednak Forza Horizon 4 to jest nowa Forza, nowa wersja gry z lepszą grafiką, troszeczkę lepszą, nie przesadzajmy, tutaj nie ma jakichś tam ogromnych różnic, ale jest ta grafika troszeczkę lepsza i w zasadzie trochę więcej samochodów jest. Nie chcę tych gier porównywać, więc może potraktujmy Forza Horizon 3 jako taki oddzielny tytuł, nie? Oglądacie dużo u mnie filmów z Forza Horizon, jeśli nie, to polecam. Możecie zobaczyć, jak czwórka wygląda i znacie pewnie ceny czwórki. Natomiast dzisiaj skupimy się na trójce i zobaczymy, czy opłaca się kupić. Więc tak, jadę sobie teraz w Audi. Mamy sobie tutaj bardzo, bardzo, bardzo fajny krajobraz. To jest Australia, mam tutaj ruch lewostronny. Jak widzicie, przejechałem teraz taką najdłuższą, prostą, najdłuższą drogą, jaką mamy, gdzie testujemy prędkości maksymalne samochodów. Mamy co? W Forza Horizon 3 mamy oczywiście też fantastycznie odzwierciedlone kokpity. Powiem wam tak, jest to najlepsza gra wyścigowa, jaką możecie kupić w tej kasie obecnie. To jest nieprawdopodobne i nie wiem, na co czekasz w ogóle. Oglądasz ten film do końca, czy co? Czy kupujesz? Kupuj, kuźwa. Bez dwóch zdań, tak w skrócie mogę powiedzieć na początku filmu. Ale sprawdzimy sobie zaraz całą resztę rzeczy. Zobacz, jak to w ogóle grafika wygląda. Zobacz szczegółowość tych modeli, to co możesz z nim zrobić, możesz go obniżyć, możesz go stuningować, możesz dać mu 1000 koni, możesz sobie zmienić samochód na jakiś inny. Proszę bardzo, nie wiem, co, czym tam chcesz pojeździć? Masę aut jest tutaj, nie wiem jaka dokładnie liczba, ale to jest naprawdę ogromna liczba samochodów tutaj w tej grze. Weźmy sobie jakieś Lambo, pyk, to jest chyba Aventador, możemy sobie go wziąć. Dźwięki samochodu są spoko wykonane, to nie jest jakaś tam może topowa liga dźwięków samochodów, ale jeśli chodzi o modele, o to jak się prowadzą, jest to dosyć przyjemne, chociaż te samochody tutaj zachowują się trochę tak driftowo, odrobinkę w tej Fordzie. Nie mówię, że to jest złe, jest to fajne, super się gra na padzie, zresztą widzicie, że nie użyłem teraz mojego stanowiska z kierownicą, tylko gram sobie na padzie, dlatego że w trójkę na padzie mi się po prostu lepiej gra.
niż na kierownicy. Nie są wspierane wszystkie te akcesoria, o tym też warto wspomnieć. Na przykład nie jest wspierana skrzynia biegów, nie jest wspierany hydrauliczny ręczny, mój ten od Sparco Thrustmastera. Więc no, gram sobie na padzie, bo nie mogę tego całego mojego sprzętu używać. Oczywiście kierownica jest wspierana i można sobie jeździć, ale jak ktoś chce driftować, to musi zrobić jakiś taki myk, że na przykład hamulec ręczny ma w pedale od sprzęgła, nie? Żeby można było sobie go stopniować i w miarę normalnie używać. Co moim zdaniem jest takie, no słabe. Nie podoba mi się to, więc nie gram w tę grę na kierownicy za dużo. I przeważnie sobie gram w nią na padzie. Tak, to taka informacja dla osób, które mają kierownicę i zastanawiają się, czy ta gra będzie dobra na kierownicę. No jest taka średnia, można grać, jak ktoś tam ma jakąś nieskomplikowaną kierownicę typu jakieś G29 bez shiftera. Nie wiem, czy G29 nawet wspiera, jest wspierany shifter od G29, więc to też zostawiam tutaj kwestię otwartą. Jeśli ktoś z was wie, to może napisać w komentarzach. Ale to jest mało ważne, zobaczcie. Tutaj mamy bardzo, bardzo ładny świat. Moim zdaniem, tak, miałem nie porównywać do czwórki, ale tutaj ten świat jest ładniejszy i ciekawszy niż w czwórce. Nie mamy tu co prawda zmian pogodowych na zasadzie. Mamy tutaj deszcz, mamy tutaj oczywiście noc, ale nie mamy tu sezonów, czyli nie mamy zimy, nie mamy jesieni. Jest takie wieczne lato, jest taka wieczna sielanka. Z jednej strony ciekawie, a z drugiej strony po jakimś czasie może się nużyć i może brakować nam wiosny czy jesieni takiej złotej, nie? Fajnie by było, gdyby też tutaj coś takiego było w tej Australii, ale jednak bardziej wolę ten świat tutaj, bo jest taki no bardziej słoneczny, bardziej przyjazny, bardziej dla mnie interesujący niż to, co mamy w Wielkiej Brytanii, czyli często opady deszczu niestety. I niestety, kurde, dzisiaj jest, no jutro wchodzi nowy sezon, jak nagrywam ten odcinek i będzie to akurat zima, więc chyba nie wbiję do chłodzy przez następny tydzień, do czwórki. I co? Tutaj mamy sobie masę tych samochodów, no jeszcze sobie teraz poświecę, żeby wam pokazać, ale już pewnie widzieliście masę filmów na temat tej gry. Jak ona wygląda w 2020 roku, czyli co możemy zrobić? Możemy przetestować ją pod kątem tego, czy gracze dalej w nią grają, czy gra online ma tu jakiś sens. W sumie sam jestem ciekawy, bo ostatnio nie grałem dużo w online tutaj. Weźmy sobie od początku, weźmy sobie online free roam. I nie będę teraz ciął filmu, żeby wam pokazać, jak długo będzie wyszukiwać na przykład tę sesję i czy w ogóle kogoś wyszuka. Podejrzewam, że powinno być trochę osób ze względu na to, że gra jest na teraz olbrzymiej promocji i może kilka osób się po prostu na nią skusiło. Ja bym tak zrobił, gdybym nie miał jeszcze Fordzy. Dlaczego wycofują ze sprzedaży tę grę? Tak samo jak było z Forza Horizon 2, po prostu kończyła im się licencja albo na niektóre samochody, albo na utwory muzyczne i muszą ją wycofać ze sprzedaży. Na przykład mieli licencję wykupioną do któregoś tam września, do 2020 roku i potem już nie mogą jej sprzedawać, więc żeby nie było tam jakichś problemów prawnych, to ją wycofują ze sprzedaży. I taka informacja, to, że grę wycofują ze sprzedaży, niektóre osoby mylą z tym, że gra nie będzie już dostępna do pobrania. Ale jeśli ktoś ma tę grę już kupioną w swojej bibliotece, przypisaną do swojego konta, to jak najbardziej będzie mógł ją sobie później pobrać i w nią grać, będziesz mógł ją pobierać ile chcesz. Ja do tej pory mam kupioną Forza Horizon 1, Forza Horizon 2, i do tej pory mogę sobie ją zainstalować na konsoli i grać bez problemu. Jak najbardziej. Graczy online w dwójce nie pamiętam, czy było trochę, bo grałem chyba tak z pół roku temu, no, w dwójkę sobie odpaliłem. W trójce widzicie teraz szukam i bardzo długo takiego trybu swobodnego, nie? Gdzie jeździmy po całej mapie i spotykamy innych graczy i w sumie nic konkretnego nie robimy. No to weźmy sobie na przykład Online Adventure, czyli ten największy taki przycisk. Zobaczymy, czy nam coś znajdzie, kogokolwiek. I co mamy tutaj do robienia w Forza Horizon? Tutaj nie ma jakiejś takiej fabuły. Naszym zadaniem jest się ścigać, zdobywać kolejne samochody. Dostajemy za wygrane mistrzostwa czy wyścigi wheelspiny, czyli takie
losowanie nagród, możemy w nich wygrywać samochody, możemy w nich wygrywać pieniądze i ogólnie tak się ta cała zabawa toczy od samego początku, od samouczka, od momentu, kiedy zaczynamy naszą karierę tutaj. No, powiedziałem, że nie ma jako takiej kariery, ale chodzi mi o karierę kierowcy, tak? Teraz akurat mamy taką porę pogodową, deszczową. Też możecie zwrócić uwagę, jak ładnie wygląda ta grafika. Ja pierdziałem, jest masakra po prostu. Nie mogę się doczekać Forza Horizon na konsolę nowej generacji, bo to będzie na pewno duży skok. Zmieńmy sobie samochód na jakiś inny, żeby było ciekawiej. Widzicie, że graczy wyszukuje mi dość długo. Ostatnio też robiłem film, czy warto kupić Forza Horizon 4 w 2020 roku. I widzieliście, że tam graczy online wyszukało, no właściwie od razu, nie? No bo dalej dużo osób w to gra, mimo że gra ma też już 2 lata przebiegu, jakby nie patrzeć. Ale twórcy dalej ją wspierają i dodają nowe samochody. Tutaj w trójce jest już trochę inaczej, zobaczcie, że trzeba długo czekać, żeby ktoś dołączył, żeby kogoś znalazło i wątpię, żeby się udało, nawet po takiej, wiecie, dużej obniżce, nie? Jeśli oczekujecie od tej gry, że będziecie mogli sobie tu fantastycznie jakoś ulepszyć samochody, niektóre mają trochę modyfikacji, inne mają tych modyfikacji mniej, możemy sobie tutaj różne rzeczy z tymi autami porobić. Ten akurat Koenigsegg ma bardzo mało możliwości zmiany czegokolwiek, więc weźmy sobie jakiś taki inny samochód. Nie oczekujcie tutaj, że będzie na przykład możliwość zmiany bodykitu. Niektóre samochody mają możliwość zmiany bodykitu, ale to są, wiesz, to jest rzadkość. Przeważnie takie jakieś super egzotyczne samochody mają tych możliwości modyfikacji bardzo mało. No weźmy taką na przykład M2 Coupe i zobaczmy, co możemy z nią zrobić. Upgrades. I tutaj będziemy mieli pewnie parę spoilerów. A nawet jest, jak już jest tyle, co tutaj widzimy, do zmiany, to jest sporo, jak na Fordze, także nie oczekujcie tutaj nie wiadomo czego, jest mało tych modyfikacji, nie na miarę Need for Speed'a na pewno. Parę rzeczy widzę, że już sobie tutaj pozmieniałem wcześniej. Tu jest, są samochody, które faktycznie mają więcej tej modyfikacji, wiesz, wyglądu, no ale jest tego naprawdę niedużo. Tutaj ważniejsze jest to, jak my zmodyfikujemy samochód pod względem mocy, jak my sobie go zestroimy. Możemy sobie, jeśli nie potrafimy tego robić, wczytać tunik jakiegoś tunera, na przykład możemy zrobić z tej M2 jakiegoś potwora gdzieś w okolicach 1000 koni mechanicznych, może i nawet by się udało. Tak, ja sobie tutaj instaluję jakieś randomowe rzeczy, żeby wam pokazać, co my tutaj mamy do dyspozycji. No mamy statystyki, aktualnie samochód ma 414 koni mechanicznych, napęd na tył, myślę, że spokojnie będziemy mogli trochę podliftować tym samochodem. No i właśnie, tutaj można się na różne te... Aha, jeszcze jedna rzecz. Tutaj możemy sobie zrobić konwersję, możemy zmienić silnik na jakąś 6-litrową V8, to już bez problemu będziemy mogli zrobić na 1000 koni. Dodatkowo możemy uturbić, zrobić napęd na 4 koła. To są takie standardowe rzeczy, które możemy zrobić w każdej Fordzie praktycznie. Począwszy od chyba tej trójki, bo w dwójce nie było aż takiej możliwości, wiesz, tuningu tego wszystkiego. Więc tutaj jest tego sporo i na pewno będziecie mieli co robić, bo aut jest bardzo dużo do wyboru. Zainstalowałem jakieś randomowe części, zmieniłem silnik i mamy 723 konie mechaniczne. Nie wiem, czy tu wsadzałem jakieś lepsze opony, ale chyba samochód nie będzie mógł nie będzie w stanie ruszyć z miejsca. Tak, można sobie porobić takie modyfikacje. Zobaczcie, że cały czas szukam mi graczy online i jeszcze nikogo nie znalazło. Może są jakieś problemy z siecią? Czy coś? Nie mam pojęcia, nic mi nie pokazuje się żaden komunikat, że mam problem z połączeniem z serwerami Fordzy. Więc raczej nie powinno być problemów. Może jak w momencie, kiedy wygrać, ja nagrywam teraz takie południowe godziny w wakacje, więc powinno być raczej w porządku i powinno kogoś znaleźć, ale no nie chcę znaleźć nikogo, więc trudno. Jest tych graczy po prostu, na pewno jest ich mniej, chociaż jak jest ta promocja, powinno się pojawić więcej i może uda wam się kogoś znaleźć, one i mi się teraz po prostu nie udało, tak?
No, zła informacja jest taka, że gra kończy swój żywot 27 września już tak definitywnie, więc po tym 27 września sukcesywnie ilość graczy online będzie spadać, tak? Teraz pewnie ich trochę przybędzie ze względu na te promocje. Część osób się skusi i pomyśli, wow, super, kupię sobie Fordzę. Ponoć jest to najlepsza gra wyścigowa ever. I na pewno się nie zawiedzie, na pewno miło spędzi tutaj czas i będzie miał rozrywkę na długie, długie, długie godziny. Tutaj mamy takie dwa rozszerzenia map, Blizzard Mountain i Hot Wheels. Jeśli kupicie grę za chyba te 90 zł, to będziecie mieli do nich dostęp i wtedy będziemy mieli taką właśnie śnieżną, bardzo fajną krainę. I będziemy mieli też taką totalną wariację, czyli Hot Wheels, jazda po takich torach masakrycznie wielkich. I ściganie się tam. Mnie ten Hot Wheels się tak średnio podobał. Blizzard Mountain podobał mi się bardziej ze względu na taki rajdowy klimat. Jeśli ktoś chce sobie polatać bokiem w ekstremalnej śnieżycy, to jest to fajny dodatek, żeby sobie przetestować. Możecie te dodatki kupić oddzielnie. Podejrzewam, że jest też jakaś obniżona cena na te dodatki, ale łba sobie urwać nie da. Wiem, że na pewno te wersje podstawowe są obniżone i standardowa wersja gry jest no strasznie tanio. No, naprawdę, nie wiem dlaczego jeszcze do tej pory oglądasz ten film, nie kupujesz Fordzy autentycznie. No, ja jestem świrem jeśli chodzi o tę grę i bardzo ją lubię. Zastanawiam się co jeszcze mógłbym wam o niej opowiedzieć. Mamy tutaj takie festiwale Horizon. Możemy sobie zatrudniać takich swoich kierowców, którzy zarabiają dla nas kasę. Możemy się ścigać, zdobywać sobie coraz to nowe strefy, gdzie ulepszamy nasze samochody. Możemy sobie robić jakieś różne znajdźki, wyzwania. Tutaj mamy bucket list, blueprint point. Tutaj możemy też brać udział w jakichś zawodach stworzonych przez graczy. Jest masę samochodów, znaczy no masę, no jest trochę samochodów do odkrywania i one są ukryte w takich garażach jak tutaj. Możemy sobie tam podjechać, ja już sobie wszystkie podkrywałem. Mamy coś takiego jak wyścigi nocne i one odkrywają się nam w momencie kiedy jest noc. Mamy też charakterystyczne dla Fordzy, serii Forza Horizon, takie showcase'owe, widowiskowe wyścigi. Nie wiem czy będę mógł wziąć w nim udział teraz. Coś tam widziałem, że taki zaciemniony jest. No nie, pojawia się opcja. O i możemy sobie wziąć udział, na przykład w tym momencie będziemy się ścigać z jakąś motorówką. Ja już nie pamiętam jak to wyglądało, na czym to polegało. Dostajemy jakiś samochód taki przykładowy i naszym zadaniem jest się ścigać z jakąś, wow, z jakąś motorówką, nie? Każda Forza ma coś swojego z tego. Chyba w dwójce też były takie pokazówki, nie jestem w stanie sobie odpowiedzieć na to pytanie. Dobra, i tutaj mamy jeszcze ustawienia trudności, możemy sobie ustawić poziom drivatarów. Ja sobie ustawiłem na expert, można dać jeszcze unbeatable, czyli nie do pokonania, ale powiem wam, że te boty nie do pokonania, one się już bardzo mało różnią od eksperta, tam pro. Można sobie wyłączyć ABS, można sobie jeszcze te parę rzeczy powłączać, powyłączać, w zależności od tego kto tam lubi. Na początek polecam wam włączyć sobie driving line, pokazuję wam idealną linię jakby przejazdu danej trasy. Jeśli nie znacie mapy, to bardzo pomaga, bo na początku ta gra wydaje się bardzo duża, a potem już się zmniejsza z czasem, jak już wszystko zaczynacie poznawać. Chociaż łapię się na tym, że gram na przykład dużo w Fordze i po jakimś czasie okazuje się, że jest jakieś miejsce, w którym totalnie jeszcze nie byłem, którego nie zwiedziłem. I jadę tam, patrzę, kurde, nie byłem tu, nie ma szansy. Teraz jadą sobie tam, znaczy płyną sobie tam motorówki. Naszym zadaniem jest dojechać na miejsce jako pierwszy. To jest taki chyba mniej widowiskowy wyścig, ale z tych takich widowiskowych pokazówek to są jeszcze właśnie inne takie ciekawsze, gdzie ścigamy się też z innymi pojazdami, chyba z jakimś nawet samolotem i mamy takie do dyspozycji takie rzeczy. I tych wyścigów jest niewiele, ale warto je robić, bo za nie jest tam jakaś dodatkowa kasa. Mamy też właśnie te wyścigi takie powiedzmy nocne, nielegalne, coś w stylu Need for Speed Underground, ale to jest tylko takie umowne, bo po prostu ścigamy się w nocy. I za ukończenie tych wyścigów dostajemy jakieś specjalne, takie typowo uliczne wersje samochodów. I też
pytajcie się mnie, jakie dokładnie to były. A było to BMW GTR? Czy ty... Nie, czekaj, to był chyba Skyline tutaj, albo coś takiego, czy Supra? W każdym razie jakiś taki typowo uliczny, nie? Jako ciekawostkę można powiedzieć tutaj, że macie do dyspozycji też elektryczny samochód. Jest to Tesla Model S, który możecie sobie kupić i go używać. Znowu tak, nawiązując do Forza Horizon 4, w czwórce tego modelu nie ma. Nie ma Tesli w ogóle, żadnego modelu. Nie wiem czemu, czy licencji nie udało się zdobyć, kupić czy coś. Mamy tutaj przedliftową wersję Tesli Model S i możecie sobie nią grać. To nie jest tak, że to jest jedyny elektryk, tam chyba jeszcze coś elektrycznego w tej Fordzie jest i jest też parę hybryd. Jest na przykład Koenigsegg Regera, którego widzieliście wcześniej, z jednoprzełożeniową skrzynią biegów, czyli mamy tylko jeden bieg do przodu i mamy napęd na 4 koła bodajże do startu, czyli wspomaganie elektryczne podczas startu, nie? Chyba jeszcze jest parę hybryd, ale już tak całej listy sobie teraz nie pamiętam dokładnie, jakie tu były. Jest masa tych samochodów, na pewno każdy z was będzie miał w czym wybierać, to nie podlega dyskusji. Na 100% wybierzecie coś dla siebie, a mój wyścig właśnie z tymi botami się kończy. Możliwe, że ja mam jakieś problemy z siecią, dlatego nie wyszukuję tego wyścigu online. Jakieś ostatnio miałem problemy w Forza Horizon 4, więc może teraz też taki fail, kurde, nie wiem. Możliwe, że coś u mnie jest problem. Jeśli ktoś z was ma problemy lub nie w Forza Horizon, jeśli wyszukuje wam jakichś graczy, to napiszcie w komentarzu pod tym filmem, będzie to pomocne dla innych, którzy oglądają ten film, zastanawiają się nad kupnem. Chociaż nad czym się tu zastanawiać? Kurde, nie macie 30 zł? Ja pierdzielę. Można sobie tutaj jeszcze oglądać powtórki wyścigu. Nie pamiętam, żeby była taka funkcja w czwórce. Tutaj możemy sobie... zobacz, chyba jest, są powtórki. Raczej są. To nie jest nic nadzwyczajnego. Chyba w każdej szanującej się grze wyścigowej coś takiego jest. I możemy sobie... Ukończyłem jako pierwszy raz, się tam porządnie rozbiłem. Ale jakoś udało się dojechać. Został taki wyścig ciekawszy, pokazówka. Pozostałe wyścigi są tyle ciekawsze, że mamy jakieś tam różne mistrzostwa. Bierzemy udział w tych mistrzostwach i próbujemy swoich sił, żeby wygrać. Oczywiście to, jaki my samochód wybierzemy, jak sobie go dostosujemy, zależy tylko i wyłącznie od nas. Więc to jest cała zabawa tutaj. Myślę, że... Aha, tutaj jest jeszcze tryb kooperacji, więc jeśli ty i twój znajomy kupicie sobie tę grę, to będziecie mogli sobie razem grać. I nie jestem pewny, czy tutaj był tryb crossplay. Musicie sobie to poszukać na stronie internetowej, albo w Windows Store, na pewno też tam będzie informacja o tym. Ale chyba jest tutaj crossplay. Pamiętam, że to była chyba taka pierwsza Forza, w której ten crossplay występował między konsolami a pecetami, ale uba sobie urwać nie dam. Więc w każdym razie, jak macie tę samą konsolę, tę samą platformę, to możecie grać ze znajomym w kooperacji i robić te wszystkie mistrzostwa razem. I wtedy gracie drużynowo i możecie na przykład pokonać w łatwiejszy sposób boty, bo na przykład jeśli wygra twój kolega, to tobie też się ta wygrana zalicza. No tak mimowolnie to już standardowo... Jak mam dobry samochód z napędem na tył i silnikiem z przodu, to no, trzeba robić drift. To już weszło w krew, tego się nie da uniknąć. To jest Forza Horizon. Od Forza Horizon 2 bardzo mocno rozwinęła się scena drifterska w tej serii i zauważyli to właśnie twórcy gry. Wobec czego w Forza Horizon 4 mamy już nawet taką specjalną mapę driftową do driftu, która nazywa się Fortune Island. I tam mamy taki fokus specjalnie na tych właśnie graczy, którzy lubią driftować. Jest dużo wersji driftowych, tutaj w trójce oczywiście też mamy samochody takie typowo driftowe, Kena Bloka. Czekajcie, tutaj to może być, tu mamy tego Monster Energy. Tutaj właśnie jest taki jedyny minus, jak mamy już bardzo dużą ilość samochodów w garażu, to ciężko jest się między nimi przełączać.
bo nie można wyszukać sobie ich na podstawie marki, tylko trzeba, wiesz, tak przełączać między nimi, nie, szukać odpowiedniego samochodu. Tutaj mamy takie też nierealistyczne marki Hot Wheels, po prostu jest to samochód taki zabawkowy, zrobiony w tej grze i możemy sobie go użyć, zrobić z niego coś. Szukam jeszcze tego Honeycorna, czy czegoś tak, Honeygana. Nie pamiętam tego takiego Mustanga przerobionego z napędem na cztery koła. On jest kozacki. Na pewno go gdzieś tu mam. On był w takiej przepustce sezonowej. O, no jest na przykład Mazda Elixir. To też jest dobry latawiec. Dobry zamiatacz. Z jednej strony taka nostalgia trochę, że jakby wyłączają te Forze z użytku, że już nie będzie można jej kupić, a z drugiej strony no to mnie nie dotyczy tak do końca, bo co, ja tę grę już kupiłem i będę w nią grał tak czy inaczej. Mam ją już na zawsze. Tyle. Tylko nie będą mogły dojść nowe osoby ewentualnie do trybu online. I mi się wydaje, że ja mogę mieć, powinno wyszukać jakichś graczy, mogę mieć problem teraz z trybem online. Czasami tak jest właśnie na Windowsie, że jak coś tam jest nie tak z zabezpieczeniami czy coś, też ostatnio stawiałem system, to może właśnie Forza źle działać. Także wszystko w Windowsie musi wam grać, musicie mieć oczywiście legalną kopię, żeby grać w Forza Horizon 3 czy 4, to już jest tak zintegrowane z tym Windowsem. To jest też, to jest plus, a także minus, bo czasami na przykład są różne takie problemy typowo sprzętowe. One się zdarzają rzadko, ale jednak potrafią denerwować, że gra na przykład samoistnie zwalnia do 30 fpsów, podczas gdy w tle masz uruchomioną jakąś aplikację, na przykład okienko przeglądania plików, nie? Więc to może być takie frustrujące, no kurde, o co chodzi, tak? Czemu tak jest? No i co, osoby, które grają w Forza Horizon już od dawna, piszcie w komentarzach, co myślicie o tej serii, czy powiedziałem wszystko, czy wyczerpałem temat, czy coś tutaj jeszcze można by było dopowiedzieć dodatkowo. Aha, tutaj ja powyłączałem sobie minimapę i te wszystkie rzeczy, tutaj oczywiście mamy coś takiego jak skill points, mamy jeszcze parę innych rzeczy. Nie chcę wam wszystkiego zdradzać, jakby poodkrywajcie sobie wszystko sami, ja wam tylko mówię taką esencję, co możecie tutaj zrobić. Mamy na przykład aukcje, na aukcjach możemy kupować samochody od innych graczy. Na pewno jest dużo funkcji, których nie opisałem tutaj podczas tego filmu, bo no, co, ja jestem alfą i omegą, nie spisałem, po prostu mówię takie odczucia moje jako osoby, która dużo gra w Fordze. I co mógłbym przekazać takiej osobie, jaka jest esencja tej gry, która nie miała jeszcze do czynienia z Forzą żadną, tak, i chciałaby sobie popróbować, przetestować grę, a nie jest pewna, kupna. No jak dla mnie za tą kasę nie ma się co zastanawiać. Jeśli będziecie się zastanawiać do 27 września, to niestety nie skorzystacie z oferty i nie będziecie mogli już zagrać w tę grę nigdy. Przynajmniej nie w dystrybucji cyfrowej, także polecam. Przekonałem czy nie przekonałem? Miałem w ogóle przekonywać czy nie? Nie wiem, taki był cel, żeby was dobrze nastroić raczej do tej gry. Chociaż nikt mi za to nie zapłacił, kurwa. Ech, chujcek, ty frajerze. Trzymajcie się, na razie, hejka.